No, drodzy Państwo, teraz udowodnimy, że chcieć to móc, choć czasem przyda się odrobina talentu. W studiu Petros Psyllos, witaj. Dzień dobry. Polski konstruktor, informatyk, popularyzator nauki. Sporo tych tytułów, masz dopiero 22 lata. Zdobyłeś też kolejny tytuł najzdolniejszego, przynajmniej jednego z najzdolniejszych młodych wynalazców w Polsce. Tak, konkurs Innovators Under 35 był i tam udało się zająć pierwsze miejsce właśnie w tym konkursie. A jak to robię? I to no nie ma jednej przyczyny, prawda? Massachusetts University Institute, przepraszam, chyba, of Technology organizuje ten konkurs i wyłania w poszczególnych krajach innowatorów. No, udało się jakimś tam rzutem właściwie na taśmę, bo w ostatniej chwili się zorientowałem, że coś takiego jest, zająć to miejsce. No ale to na razie są tylko tytuły. Staram się tylko nie ograniczać tylko do tej sfery, bo co później na starość będę z tymi workami medali robił. No, złom są zaniosę. Za coś, prawda? No złom zaniosę. To znaczy trzeba oprócz zdobywania nagród coś takiego praktycznego też wprowadzać, żeby to tylko nie kończyło się na laurach, na konkursach różnego rodzaju. No to właśnie, co robisz? Bo, co skonstruowałeś? Bo tych wynalazków kilka jest już, prawda? Kilkanaście. A teraz 19 projektów mam na liście zapisanych. Miesiąc temu, jak rozmawialiśmy przez Skype'a, 17 było, już kolejne dwa doszły. Zaczęło się od rękawicy, później był wirtualny sygnet, sztuczne oko dla niewidomych, które opisuje różne przeszkody w przestrzeni. Sobie przypinamy do koszuli i mówi, że po lewej słup, po prawej. A to działa? Stoi. Czy to tylko taki jest gadżet, który nie, trzymasz? No to musi działać. Już było nawet testowane. No to ja będę może mówił, w międzyczasie podłączał, bo nie wiadomo. No dobrze, to złośliwość też powiesz, na czym to polega, prawda? No to zaraz pokażemy, opiszemy. I to małe pudełeczko, ale no właśnie, bo te twoje wynalazki tak naprawdę tworzysz z myślą o ludziach, o tym, żeby pomagać im, prawda? Tak, bo to jest połączenie wynalazków, czyli nauk ścisłych z humanistyką. I staram się takie dziedziny znaleźć, żeby te wynalazki korzyści różne przynosiły, a nie tylko zaspokajały jakieś tam prymitywne nasze potrzeby. Typu pilot do telewizora na przykład, prawda? Chociaż też takie, nie, no to czasami się przydaje. Pilot do telewizora dla osób niepełnosprawnych. Na przykład. Że można sobie siłą umysłu sterować różnymi urządzeniami. Zaczyna świecić, to dobry znak. Tak. Mózg się teraz odpala, ale jeszcze rozmawiajmy. Cybernetyczne oko, do czego to jest? Matia. Oko Matia to jest takie urządzenie dla osób niewidomych. I to jest taki mały układzik, który ma audiodeskrypcję w sobie, sztuczną inteligencję, sztuczny mózg, który widzi, co mamy przed sobą i interpretuje różne przedmioty, relacje między tymi przedmiotami. No i właśnie teraz staram się to włączyć. Udało się połączyć. Okej, no to cóż, sprawdźmy, jak to działa w takim razie. No nie wiem, szklankę opiszemy może. Tak tutaj stoi i się rzuca mocno. Windows screen zobaczyło. Mam nadzieję, że będzie słychać głośnik. I zrobimy opis szklanki. Uruchamia się sztuczny mózg i teraz zastanawia się, co mam właściwie przed sobą. No i zobaczymy, czy ta sztuczna inteligencja, która może kiedyś naturalną zastąpi, sprawdzi się w tym przypadku. No, zbliżę do mikrofonu, żeby było słychać. Myśli. I zaraz na pewno jakiś... Cisza, napięcie rośnie. No ale to wiadomo. O. I see clear drinking glass on the right. Czysta szklanka do picia chyba, coś takiego było. Drodzy Państwo, to mamy czyste szklanki, żeby nie było, prawda? Ale to przydaje się osobom, które co? Nie widzą. Niewidomym w ale ogóle? Ale słyszą. Czy... Tak, niewidomym, dla osób z chorobą Alzheimera też pomoże, bo załóżmy, że mam taką chorobę, zapominam, że to jest szklanka, a to urządzenie popatrzy i powie, że to jest szklanka, że powinienem teraz skręcić w prawo, aby dojść do Pałacu Kultury i Nauki. Niewidomy też bez potrzeby używania laski, chociaż tutaj nie zalecam z całkowitej rezygnacji, może się w otoczeniu orientować. A czy biją się o ciebie koncerny zagraniczne? Tak, no Microsoft ostatnio się zainteresował, dział Microsoft Research, bo byłem tam w związku z wygraną w konkursie.